Prezentujemy dwie lodówki turystyczne z funkcją grzania marki Kemot o numerach katalogowych URZ3109 w wersji 24-litrowej oraz URZ3110 w wersji 32-litrowej. Lodówki mogą pracować zarówno w warunkach domowych pod napięciem 230 V, jak i w samochodzie pod napięciem 12 V. W zestawie znajdują się lodówka, karta gwarancyjna z instrukcją obsługi oraz kabel zasilający na 230 V oraz na 12 V. Na potrzeby prezentacji podłączyliśmy lodówkę do zasilacza laboratoryjnego ustawionego na 12 V, czyli tyle, ile w gnieździe samochodowym. Aby włączyć lodówkę, podłączamy przewód zasilający do gniazda DC, a następnie ustawiamy przełącznik trybu zasilania na pozycję DC i ustawiamy tryb pracy na chłodzenie cold bądź grzanie hot. Po włączeniu trybu chłodzenia na panelu przednim zapala się zielona dioda oraz włączają się wentylatory. Producent zaleca, aby do środka wkładać produkty już wstępnie schłodzone. Aby skorzystać z funkcji podgrzewania produktów, trzeba ustawić przełącznik trybu pracy na pozycję hot. Na panelu przednim zapali się czerwona dioda. Lodówkę możemy też podłączyć do zwykłego domowego gniazda prądu o napięciu 230 V. Przewód zasilający wpinamy wtedy do gniazda AC z prawej strony panelu przedniego. Następnie ustawiamy przełącznik trybu zasilania na pozycję AC. Potem, tak jak poprzednio, wybieramy tryb pracy. Cold, czyli chłodzenie, sygnalizowane zieloną kontrolką lub hot, czyli grzanie, sygnalizowane czerwoną kontrolką. Zapraszamy na stronę www.lpelektronik.com.